Cześć, z tej strony Maciej i Gosia. Słuchacie podcastu W związku z cukrzycą. Czyli będziemy rozmawiać o... Chyba już sami wiecie o czym. Udało nam się nagrać podcast, do którego nie wiedzieliśmy, jak się za bardzo zabrać, ale myślę, że udało nam się zrobić taką fajną checklistę, która pomoże Wam obniżyć napięcie przedwyjazdowe, tak zwane Rise Fiber, tak zwaną Rise Fiber, i myślę, że jak będziemy my gdzieś wyjeżdżać, to odsłuchamy sobie ponownie to, co tutaj nagraliśmy. Dokładnie tak, myślę, że będzie to mocno taki praktyczny i pomocny materiał, rozmowa, więc no nie przedłużamy, posłuchajcie nas sami. Zadam Ci teraz bardzo ważne pytanie. Kto ma większą Rise Fiber? Ja czy Ty? Ja. Wiem, mam większy Rise Fiber, ale to chyba tak zawsze było, że miałem gdzieś taki, jeżeli nie wiecie, co to za zjawisko, to jest taki lęk przed wyjazdem, taka dosłownie gorączka przed wyjazdem. Tak, nie? Mówi się, że to dotyczy osób, które wyjeżdżają gdzieś po raz pierwszy, ale w zasadzie każdy wyjazd z cukrzycą, z osobą z cukrzycą, to jest jak, no każdy jest osobny. Ja nawet jak nie miałem cukrzycy, teraz też znam osoby, które mają gdzieś tam Rise Fiber, wiem, że ludzie nie mogą spać przed wyjazdami. Ja nawet jak byłem zdrowy, to tak miałem, że jak gdzieś wyjeżdżaliśmy, no to nie mogłem zasnąć do pierwszej, bo wiedziałem, że wstajemy o tej 5 czy 6 gdzieś jedziemy. No to przecież dramat, no nie? No ale tak z cukrzycą ten problem się troszeczkę pogłębił z tego powodu, że można popełnić naprawdę wiele błędów, które potem mogą być w skutkach no bolesne, brzemienne, nie? Więc... Tak, ja myślę, że takim sposobem na to zjawisko i na ten stres i na ten strach jest przygotowanie się, uporządkowanie sobie wszystkiego. Tak. I zadbanie o najważniejsze rzeczy. I tak sobie pomyśleliśmy właśnie, że to jest taki temat trochę związkowy, bo ja jestem z nas naprawdę bardzo dumna, że my się nigdy nie pokłóciliśmy jakoś bardzo tak w związku ze stresem przed wyjazdem. No bo wiecie, obie strony są mocno napięte, każdy gdzieś tam ma w głowie też swoje jakieś plany i nadzieje, a trzeba zadbać jeszcze o różne przyziemne sprawy. No łatwo się gdzieś tam o jakieś drobnostki pokłócić, a może z tego nawet wyrosnąć ogromna... Oczywiście, no przecież ile razy gdzieś na lotnisku czy w pociągu widzieliśmy śmiertelnie obrażone na siebie pary. Tak. Ile razy? To jest tak notoryczne w kolejkach do odprawy na przykład, albo gdzieś w samolocie, czy w pociągu, czy coś, że ludzie są po prostu tak na siebie naburmuszeni, że widać po nich, że coś tam gdzieś pękło. I nam się takie rzeczy rzadko zdarzają, ale to prawdopodobnie przez to, że my po prostu planujemy dość skrupulatnie rzeczy, a nie, że tak na wariata, że dobra, ten, mamy lot jutro o 4:00, to idziemy spać o 1:00, no nie? Bo my sobie planujemy naprawdę z dużym wyprzedzeniem i dzisiaj Wam też powiemy, co wchodzi w skład tej naszej takiej checklisty, no nie? Tak, takim głównym składnikiem i tym, co jest chyba w tym wszystkim najważniejsze, to moim zdaniem jest to, że u nas, poza cukrzycą, bo cukrzyca jest całkowicie Twoją domeną i jeszcze do tego jakby dojdziemy, ale takim ogromnym plusem, i ja bardzo to lubię, naprawdę bardzo to lubię, że sobie to wypracowaliśmy, jest to, że u nas każda osoba, i ja, i Maciek, jesteśmy porówno poinformowani. Czyli i ja, i Maciek wie, gdzie śpimy, jaki tam jest adres, ma do kogoś kontakt, gdzie jest wypożyczalnia samochodu, ma dane odnośnie lotu i to nie jest... Ja mam w swoim Apple Wallecie karty pokładowe, Ty masz to samo. Tak. Ja mam na Messengerze jakieś tam kody do czegoś tam, Ty masz to samo. W sensie wysyłamy sobie tak dalej, myślimy, bo wiecie, telefony to są telefony, one mogą nagle zgasnąć, może się wyczerpać bateria, możemy go zgubić i tak dalej, więc zabezpieczamy się w ten sposób i dzięki temu gdzieś tam ja czuję luz, bo wiem, że jak coś tam zapomnę, coś tam się stanie, to Gosia mi pomoże i pod tym kątem dzielimy się totalnie 50-50. Przy planowaniu podobnie, bo też jak zamawiamy lotem, to siadamy razem i razem to robimy. No jedna osoba klika, dokładnie. A druga mówi, ale... Mówi, ty pomyliłeś, to miało być w maju, a nie w czerwcu, ale nie. Pilnujemy się. Dokładnie. Wzajemnie. Ale też ważna sprawa, myślę, że o tym chcesz powiedzieć, że to jest dla Ciebie ważne. My nie latamy nigdy z biurem podróży, bo po prostu nie lubimy płacić pośrednikom za rzeczy, które są super łatwe. I sami sobie organizujemy wyjazdy, no i w związku z tym o naprawdę wielu rzeczach trzeba pamiętać, no nie? Mm-hmm. Jak dojedziesz na lotnisko, gdzie na tym lotnisku wsiadasz w samolot, o które, jaki to lot i tak dalej, gdzie wysiądziesz, jak z tego lotniska potem się w drugim kraju wydostaniesz i tak dalej. Więc o tych wszystkich składowych gdzieś tam musimy pamiętać obydwoje. Też obydwoje to planujemy. No tak, to jest dosyć ważne. Jak będzie Was to interesowało, to kiedyś opowiemy dokładnie o tym, jak to u nas wygląda i jak sobie planujemy
planujemy jakieś swoje podróże. Jeśli chodzi właśnie o te wszystkie dane, to taką pierwszą, jedną z pierwszych rzeczy z mojej takiej checklisty, dzień, powiedzmy przed wylotem, no to są papierowe wersje rzeczy, bo telefon też można zgubić, może nie mieć internetu, cokolwiek. I zawsze mamy jeden zestaw taki papierowy, ty wiesz, gdzie on jest, ja ci pokazuję, gdzie to wszystko chowam, po kolei są poukładane, tak jak wydaje mi się, że po kolei będą potrzebne te dokumenty w razie czego, także jeszcze tak się zabezpieczamy. Przyznaję, Gosia o to dba. Jeżeli o mnie chodzi, to ja w większości rzeczy nie miałbym wydrukowanych na pewno. Ja ufam elektronice i wiem, że mam na przykład karty pokładowej, nie widzę sensu drukować, bo teraz chyba już na każdym lotnisku w Europie nie ma z tym problemu. No umówmy się, my do tej pory lataliśmy po Europie, najdalej gdzie byliśmy to Wyspy Kanaryjskie, ale może jak będziemy lecieć gdzieś do Afryki, Azji czy do Stanów Zjednoczonych, to będę bardziej taki, no, ostrożny, będę też chciał drukować tak jak ty. No, ale mamy te wszystkie rzeczy przygotowane i teraz przechodząc do takich bardziej zdrowotnych tematów, nie do samej cukrzycy jeszcze, to obydwoje, kurczę, mówi się obydwoje czy oboje, nie, oboje to jest taki instrument, mam nadzieję, że nikt mnie nie skarci, obydwoje, ja i Gosia, dbamy o to, żeby mieć kartę EKUS. To jest ta karta, która potwierdza, że jesteśmy ubezpieczeni w Europie i w Europie przysługuje nam ubezpieczenie, czyli jak złamiemy girę i pójdziemy do szpitala, to nie powiedzą nam panie 100 euro, tylko powiedzą nam dobra, to gips ci załadujemy, nie? I to się przydaje, ludzie, to się przydaje tak mocno. Ja słyszałem o osobie, która nie miała tej karty i miała hemofilię i potrzebowała tego czynnika, potrzebowała dużej ilości tego czynnika. To były takie, dokładnie, to były takie kwoty, że to jest bania mała i ciężko mi jest sobie wyobrazić, co musiałoby się stać w cukrzycy, żeby tyle zapłacić za coś. No ale tam niestety to już tam szło w setkach tysięcy, ale jakaś tam organizacja związana z hemofilią pomogła na miejscu i tak dalej, przywieźli w ogóle ten czynnik i tak dalej. Wszystko się skończyło dobrze, ale tą kartę musicie mieć. Upewnijcie się, one teraz są wydawane na kilka lat, upewnijcie się, że że jesteście ubezpieczeni przede wszystkim, no i że macie tą kartę ważną. My o to dbamy bardzo mocno. Ja kiedyś miałem problem, bo potrzebowałem na Sycylii insuliny i miałem naprawdę bardzo duży problem. Mówię o tym u siebie na kanale Niesłodzę. Zapraszam. Okej, okay. No to nie jest taka do końca Rise Fiber, no bo to trzeba wcześniej o tym pomyśleć, ale trzeba pamiętać też, żeby ją zabrać. Kolejną rzeczą, i to już można załatwić jakby powiedzmy od ręki, to jest ubezpieczenie, bo też wykupujemy na wyjazdy ubezpieczenie i robimy to po prostu przez internet. Tak, z tymi ubezpieczeniami to jest teraz bardzo łatwo, to się tam zamawia. Typowo, wiecie, takie następstwo nieszczęśliwych wypadków gdzieś za granicą, określamy, w jakim jesteśmy kraju i tak dalej, to z tym nie ma żadnego problemu, to są groszowe sprawy tak naprawdę, bo wyjazd tygodniowy to jest pewnie 15 czy 20 zł, tak mi się wydaje, ale co w momencie, kiedy na przykład właśnie nie mamy takiego ubezpieczenia, złamiemy nogę na nartach, nie? Albo na przykład, nie wiem, wjedziemy w kogoś i musimy wypłacić takiej osobie odszkodowanie. To są duże pieniądze i taką sytuację też słyszałem. Takich niebezpiecznych rzeczy, które my robimy, to nie robimy jakichś sportów ekstremalnych i tak dalej. Nie surfujemy, ale wypożyczenie na przykład, nie wiem, w Grecji, we Włoszech czy na Fuerteventurze wypożyczenie samochodu, ono może się skończyć tym, że masz wypadek, nie? W sensie, że możesz spaść z jakiejś tam skarpy i tak dalej, może coś ci się stać. Fajnie, jak masz ubezpieczenie i my w ten sposób myślimy i dla nas wykupienie dodatkowego ubezpieczenia to jest po prostu kwestia taka normalna, nie? To po prostu jest zwykły dodatek do wyjazdu. Też to polecamy zrobić, jeżeli chodzi o zdrowie. To teraz może trochę o bagażu, bo ty zawsze wykupujesz sobie jakby drugą walizkę, no i mamy zawsze bagaż podręczny i to nigdy nie... Ja po prostu nie wyobrażam sobie sytuacji, żebym miała ciebie pakować, więc tutaj oczywiście jak takie rzeczy związane z ubezpieczeniem, z logistyką ogarniamy sami, a to pakowanie zawsze jakby ja pakuję się po swojej stronie, ty zawsze po swojej. I nikt nikomu w to nie ingeruje. Ty pakujesz też swoje cukrzycowe rzeczy i myślę, że tutaj będziesz miał chyba więcej do powiedzenia. Tak, bo kiedyś jak byłem jeszcze zdrowy i podróżowałem gdzieś tam po Europie, to pakowałem się w plecak taki 28 litrów i to mi wystarczało, chyba rekord to 8 dni w lato, więc takie mniejsze ciuchy. Teraz jak mam cukrzycę i mam pompę i CGMA, to ja bym po prostu nie spakował się jakoś komfortowo w plecak. Naprawdę musiałbym wziąć bardzo mało rzeczy.
I z tego powodu bierzemy bagaż podręczny, który jest w standardzie w liniach lotniczych typu Ryanair, Wizz Air. I do tego bierzemy jeden bagaż, taki dodatkowy podręczny bagaż, nie rejestrowaną dużą walizkę, tylko taką mniejszą, też podręczną. No i do niej tam wkładamy, wiadomo, ciuchy, jakiś tam, nie wiem, aparat i tak dalej, bo pozwalamy sobie wtedy na wzięcie trochę większej ilości rzeczy. No ale tam też wkładam rzeczy związane z cukrzycą i mam tutaj na myśli zapasowy sensor Dexcoma, zapasowe wkłucia do pompy insulinowej, dextro więcej i tak dalej, i takie rzeczy, więc po to jest nam ta walizka. No i oczywiście ja w 100% sam dbam o to, co mam, czego nie mam. Gosia nie wyręcza mnie w tym, ona jakby nie mogę na nią zrzucić, że hej, nie wzięłaś mi wkłuć na przykład do pompy, nie? Tak. No nie wyobrażam sobie czegoś takiego, to jest totalnie, totalnie moja broszka. I też polecam Wam robić sobie takie, to jest tak, ja nie mam takiej listy, ale to by było fajne, mieć taką listę rzeczy, które koniecznie musisz wziąć. I ja ile razy, powiedz, miałem taką sytuację, że na przykład spakowany jestem, myślę, że mam wszystko i nagle mówię, baterie do pompy, lancety zapasowe. No, strasznie dużo tych rzeczy jest. Albo, czekaj, co takiego się powtarza? A, ostatnio wyjeżdżaliśmy, zbiorniczek na insulinę do pompy. Nie wziąłem tego, albo zapasowa insulina, wiecie... Checklista pomaga, no nie musicie wtedy o mniejszej ilości rzeczy myśleć. No chyba, że na checklistę zapomnicie wpisać, to wtedy nie ma ratunku dla Was, nie? I ja tutaj słowo od farmaceutki. Zawsze leki i wszystkie rzeczy związane ze swoją chorobą zabieramy na pokład. Jeśli podróżujecie z bagażem takim rejestrowanym, który oddajecie do luku bagażowego, to wszystkie leki zawsze przy sobie na pokład, żeby później nie było problemu. Insulina może, nie wiem, zamarznąć gdzieś tam w luku, odmrozić się, nie wiadomo, co się z nią stanie, coś się może potłuc. Bagaż rejestrowany, on się może zgubić. Tą walizkę oddajecie na lotnisku i macie nadzieję, że na drugim lotnisku to się pojawi. No ja miałem kiedyś nieprzyjemną sytuację, przyleciałem o północy czy o pierwszej do Poznania, no niestety walizki się skończyły, mojej tam nie było, więc przysłano mi ją dopiero na następny dzień. Dbamy o to, żeby wszystko, co nam jest potrzebne, żebyśmy mieli to przy sobie. Ja nawet zapasowy sensor Dexcoma mam przy sobie, bo jak mi się zgubi czy coś, to by była strata, która by mnie bardzo mocno bolała. Wolę, żeby majtki i skarpetki sobie leżały w tym rejestrowanym bagażu, a ja żebym te najważniejsze rzeczy potrzebne do cukrzycy miał po prostu przy sobie. I z tego właśnie powodu, nie chodzi o te temperatury, tylko chodzi o to, że to mam i widzę cały czas tą walizkę. I z tego powodu właśnie to mam w bagażu tym podręcznym. Ja tutaj chciałam jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, o jedzeniu i tym takim, wiecie, tym napięciu właśnie przed wyjazdem, że no my często podróżujemy tak, może u niektórych osób tego nie ma, więc od razu powiem, że z Poznania jedziemy często do Berlina, bo z Berlina wyszukujemy lotów, bo po prostu jest ich więcej w korzystniejszych cenach. No i wiecie, trochę tej drogi jest, tak? Bo trzeba często wstać gdzieś tam w nocy, pojechać samochodem, trafić na to lotnisko, na lotnisku długo się czeka, więc jakby dzień przed wyjazdem, czy tam parę godzin przed wyjazdem z domu ogarniamy jedzenie, no bo warto zawsze mieć coś przy sobie, tym bardziej jeśli druga osoba ma cukrzycę, bo no zdrowa osoba z burczącym brzuchem może chodzić, ale ty już mógłbyś mieć po prostu, no nic by się nie stało wielkiego, ale miałbyś po prostu problem, no bo musiałbyś coś zjeść. Raz dojeść. Miałem naprawdę duży problem, bo lecieliśmy gdzieś tam chyba o 5 rano czy coś, więc o 2 musieliśmy już wstać, pojechać autem do Berlina, tam coś tam niby zjedliśmy, a ja zjadłem kanapkę chyba jak wstałem i ja miałem cukier tak kosmiczny wtedy, to było około 300 jakby po tej jednej kanapce normalnie z insuliną. I hormonami. I jechałem autem, prowadziłem w środku nocy, bałem się, że zasnę, było przefatalnie, to był jeden z najgorszych moich okresów, jeżeli chodzi o cukrzycę, bo to wiecie, momentalnie tam z cukru jakiegoś 80 czy 90 po przebudzeniu wzrosło mi prawie do 300, to ja się czułem po prostu jak taka wyciśnięta gąbka. No i dojechaliśmy na to lotnisko, ja tam coś sobie podałem, jakąś korektę i tak dalej i do samolotu to w miarę spadło, a potem w samolocie miałem takie hipo, że nie byłem w stanie tego podnieść, miałem cukier rzędu 50 przez półtora godziny czy coś takiego, myślałem, że mi mózg eksploduje, po prostu ja miałem wtedy przy sobie głównie dextro i właśnie do tej pory żałuję, że jakiegoś takiego konkretnego batona, wiecie, z czekoladą nie miałem, który by mnie gdzieś tam trzymał i utrzymywałby mi się ten cukier trochę dłużej, jakby miał jakiś tłuszcz i tak dalej, myślę o jakimś tam Snickersie czy coś.
a miałem tylko to dextro i to dextro mi, wiecie, podbijało tam z 50 na 90 i po 15 minutach czy pół godziny znowu 50 i tak w kółko. Po prostu moje hormony totalnie zgłupiały, insulina nie wiedziała jak działać, nikt nie wiedział co zrobić, nie? I dopiero potem jak wylądowaliśmy, to... A, to było wtedy, pojechaliśmy na plażę i ci się oświadczyłem, także to był dzień pełen emocji, super go wspominam, życzę sobie, żeby, bo bardzo ją lubię, no wiesz co chodzi. No właśnie, to teraz kolejny punkt na naszej liście. To był ostatni. No świetnie. Mm. Także wiecie, no może być trudno i ten nasz Rise Fiber nie jest jakby taki bezpodstawny, bo przy cukrzycy naprawdę trzeba dużo rzeczy opanować, o wielu rzeczach pomyśleć, żeby po prostu się coś w połowie nie schrzaniło, nie? No bo najgorzej jak się skapniemy, w połowie jesteśmy lotu do Nowego Jorku, jesteśmy nad oceanem i w połowie się orientujemy, nie wiem, zbiorniczków do insuliny. I pierwsze co musicie zrobić, wysiadacie sobie gdzieś tam na JFK, wysiadacie i pierwsze co musicie zrobić, to sobie ogarnąć aptekę, sklep, w którym będą zbiorniczki do waszej pompy insulinowej. No tragedia, no, nie? No marne szanse, nie? Że akurat trafisz. No nie wiem jak to jest, no z inny kraj, nie? No. Więc tyle. I taką rekomendacją od nas, bo oczywiście każdy może mieć swoje sposoby i dajcie nam o tym znać w komentarzach, jak wy to sobie ogarniacie, ale naszą rekomendacją jest to ten nasz złoty standard, że każdy z nas jest poinformowany i z logistycznych rzeczy wiemy co, z czym, gdzie, o której i tak dalej. A cukrzycowe rzeczy oczywiście zostawiam Maćkowi, bo też chcę mieć wakacje, a nie jestem mamą, więc tak nam to odpowiada. Gdzieś tam Maćka wspieram, ale nigdy to nie jest tak, że obarczy mnie tym, o Boże, czemu mi nie przypomniałaś, że nie mam dextro albo tam czasami mnie sama gdzieś tam zapytasz, ty, tak, a o tym pamiętałeś, bo na przykład kiedyś przypomnisz sobie, że kiedyś o czymś tam zapomniałem. I, no jasne. I to jest fajne, to jest spoko, ale pamiętajcie, że to jest wasza odpowiedzialność, jeżeli jesteście... nie jesteście pod opieką jakiejś innej osoby dorosłej, jesteście w moim wieku na przykład, no to najgorzej to by było dzielić się takimi obowiązkami, bo wtedy można na kogoś zrzucić, jak coś pójdzie nie tak. Nie róbcie tego. A na dzisiaj to tyle. Mamy nadzieję, że Wam się podobało i że chociaż ten odcinek trochę pozwoli Wam stworzyć właśnie taką swoją checklistę i mam nadzieję, że przypomnieliśmy o czymś ważnym. I życzymy miłych wakacji, jeśli akurat po odsłuchaniu tego planujecie gdzieś wyjechać i jak najmniej niespodzianek. Tak, i zdajemy sobie sprawę, że nagrywamy to dopiero jak się wiosna zaczęła, ale no niektórzy, no my też w maju gdzieś tam będziemy wybierać się na krótkie wakacje, więc mamy nadzieję, że Wy też będziecie mogli sobie pozwolić na jakiś tam urlop już teraz. Więc dziękujemy Wam bardzo serdecznie za uwagę. A teraz jeszcze z poznańskiej kanapy, wiosenny wieczór, nie za bardzo wakacyjny. Mówił do Was Maciej z kanału Niesłodze oraz Gosia z Instagrama Farmagocha. Dziękujemy, cześć! Cześć!